Dzień dobry, witam się z Wami na moim kanale w kolejnym filmiku. Kochani, ja chciałam tylko wyjaśnić jedną kwestię. Mam tylko 22 osoby subskrybujące, a już spotkałam się z hejtem odnośnie moich filmików, więc chcę tylko przekazać jedno. Jeżeli się coś komuś nie podoba, to proszę nie oglądajcie tych filmików, bo ja nagrywam to dla osób, które chcą oglądać, które chcą być ze mną. A jeżeli macie mi coś do powiedzenia, to po prostu piszcie nawet w komentarzach. A nie róbcie tego za plecami, bo to jest słabe. Druga sprawa. Widzę, że jest was aż 80% osób, które mnie oglądają, a nie subskrybują. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam do subskrypcji, jeżeli jesteście ze mną, jeżeli mnie oglądacie. I tak, dzisiaj jest plan taki, że chcemy z dziećmi pojechać albo na basen na Tychy, albo do Gullivera na Giszowiec, ponieważ dzieci teraz dużo siedziały w domu, Lilka chodzi do szkoły, tak, ale Remik mało co wychodzi ze mną z domu, ponieważ Tadeusz ma na takie zmiany, że ja jestem w domu, że tak powiem, uziemiona z nim, bez samochodu. U nas na tej wsi to nie ma za bardzo co robić, dlatego chciałabym ich dzisiaj gdzieś zabrać. Jeszcze zobaczymy, co będziemy robić. Jest w sumie ładna pogoda, więc nawet może pójdziemy na spacer. Spacery tutaj też jejku, jak mi się język plącze, przepraszam Was. Spacery też w dwójkę tutaj wchodzą w grę, bo Remik nie chce jeździć we wózku, a jak się go wyciągnie z tego wózka, no to ucieka w przeciwnym kierunku niż my chcemy iść, więc spacery z nim nie należą do prostych, ale zobaczymy. Ja teraz jestem po rezonansie magnetycznym, ponieważ miałam skierowanie ze względu na to, iż mam problemy z rwą kulszową. Zobaczymy. Pierwszy raz miałam taki rezonans, no i zobaczymy, jakie będą wyniki. I zachęcam Was do dalszego oglądania. Zostańcie ze mną, buziaczki, papa. Pa. Remisiu, wyjdź. Wyjdź, łóżeczka. Co ty próbujesz zrobić? Jeszcze gdzie słońce razi, nie? Wyjdź. Wyjdź, bo mama tam kudrę daje, sprzątamy. Tak? Mogę już? Dziękuję. Nie? Mhm. Bam. Bam? Coś tam spadło? Mhm. Jaki mał atencjusz, siada mama mnie. Tyle uwagi potrzebuje, nie? Tak? Słodziak. No tak? Te kury myślą, że coś chyba dostaną. Ja. Wszystkie do nas. Gdzie jest kogut? A tam jest kogut. Ale ma takie fajne ogon. Są trzy koguty. Matko, ile kur. Są trzy koguty. Mamy śnieżyce. Już nasza trampolina była w powietrzu. Mam. No, co to się dzieje? Masakra. Tak wiało. Grzmiało w ogóle, żeby w styczniu grzmiało. Może... Pięknie. Dobrze, że trampolina jest przywiązana. A bramka jest przywiązana? Bramka nie, bo bramka leży. Mama. Chwila, a ile już śniegu nasypało? Pójdziemy na sanki. Słucham, bardzo ciekawe. Polecam. Na stoliczku mam trochę szkła, bo przyszła siostra od Tadeusza, robiła w gablocie porządek i nam dała fajne szklane kieliszki do wina, jest tego sporo, ale powiem Wam, że ja bardzo często tłukę kieliszki do wina, jak jemy je, więc będę musiała to ogarnąć, gdzieś powkładać. Proszę bardzo, to jest rutyna mojego dziecka. Codzienna. Nie, nikt nie wolno. To jest rutyna mojego dziecka, wywalanie książek z półki. No, tak, będziesz czytał? Bractwo czystej krwi? Tak, i mama codziennie układa, nie? A Remiś sobie wywala. Tak. A ja wczoraj to składałam i znowu dzisiaj wywala. Codzienna rutyna Remisia. No. No takie coś robienie. Remik czyta. Czyta.
ta książka, Remik? A, słownik angielski, polsko-angielski. Co tam jest napisane? Aha. Tak? Tak? Pięknie! Tak! Basen sobie rozłożyli i się bawią od wczoraj w basenie. Wszędzie bałagan. O, jak ładnie, aha. Pięknie. Hej, jest już 2 dni po filmiku, który nagrywałam na początku. Jest poniedziałek, niestety w sobotę z basenu zbawiali, nic nam nie wyszło. Byliśmy na spacerku. Komu śpiewasz? Na kilka dzisiaj babci i dziadka. No. Mogę wam opowiedzieć wierszy. Mów. Wóz babci nową sukienkę, niech cię wszyscy cieszy. Mam. Posłuchaj babciu rady, obejrzyj telewizję. Co ty to przyniosłeś? I nie wiem, czemu tam jest wierszyk, obejrzyj telewizję. Może na występ? Ale jestem prawie ostatnia. Nie wiem, co, już nie pamiętam, co mówiłam, nie? Aha, mówiłam, że wyjście nie wypaliło, byliśmy w sobotę na spacerze, bo była fajna pogoda w końcu. Lila zawsze ma coś do powiedzenia, jak ja zaczynam nagrywać, zawsze. Druga atencjuszka. Remik i Lila. No tak, Remisiu. Ja dzisiaj w okularach jestem, bo coś mi się stało z płynem. Ale on stał mi się. Jest po terminie i po prostu jak wsadziłam dzisiaj soczewkę do oka, to tak mnie piekło oko, a już kiedyś tak miałam właśnie, bo mi na długo płyn do soczewek wystarcza i mi się przeterminował, będę musiała właśnie skoczyć albo w aptece, albo nie wiem, czy w Rossmanie jest płyn do soczewek. Ja zawsze zamawiam przez Allegro, ale nie będę teraz czekała. Skoczę jutro do Rossmana może i kupię ten płyn do soczewek, no ale na razie muszę być w okularkach. Ja nie mogę, ci tu skaczą, gadają, normalnie się nie da nagrać. Dzisiaj będzie taki bardziej vlog gadany, bo jak mówię, nigdzie praktycznie nie wychodzę z dziećmi z domu, jedynie na spacerki. Moje włosy też, mam tak suche włosy, jedwab używam do włosów i nie wiem, dalej, mało to pomaga. Może powinnam zmienić na jakieś inne. I jest problem teraz z kolorem, bo już mam taki odrost i chciałabym coś jaśniejszego. Cały czas ten gołębi popiel robię, farbę, ale chciałabym coś jaśniejszego, tylko że się boję, bo mam tak suche te włosy, że się boję, że je zniszczę jeszcze bardziej. Jutro mamy w planie z Sadzikiem jechać zobaczyć salę weselną w Hubertusie, tam gdzie moja siostra tam miała wesele i w sumie to jest blisko i fajna jest ta sala. Druga sala jest na Lędzinach, jakaś nowa otwarta. Chciałabym jechać tam, zobaczyć, zorientować się w ogóle tak ogólnie, jakie są daty, jaka jest scena. Wiem, że w dworze Hubertusa też organizują te śluby plenerowe. I no, chciałabym. Jest dodatkowa opata, ale musimy się zorientować. Bo już tak powolutku coś tam planujemy w kierunku właśnie naszego ślubu. No i takie mamy plan na jutro. Mieliśmy dzisiaj jechać na ten basen, ale Tadeusz ma na 18:30 do pracy i stwierdziliśmy, że byłby za bardzo zmęczony, bo karnet, który my chcemy wykupić, jest na 3 godziny. No to jest dość długo, bo ten się najbardziej opłaca. Byłby bardzo wymęczony, no i nie pojechaliśmy, zobaczymy, na razie się z tym basenem wstrzymujemy, może pojedziemy do Wesołej Pandy, bo Lilka ma voucher, została na urodziny, jak była tam, były tam organizowane jej urodzinki. O Jezus, ta skacze tu przy mnie, co? A piszcie w komentarzu, dla których dzieci jest ślub brudne czy fajne, bo oglądałam te odcinki od cię. A te 2 prezesy dnia ślubu miała, no i dla mnie jest nudno na ślubie. Tak, bo oglądaliśmy.
A dzisiaj poprawimy... To są same tańce, a dla mnie tańce są nudne. Tak, oglądaliśmy wesele od mojej siostry. Ilka nie chce iść na wesele i w ogóle tutaj jest wielki sprzeciw jej. Ale może się jeszcze zdanie zmieni? Nie zmieni się. No. I na razie to tyle, chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Zobaczymy, co będziemy robić jutro. Na pewno coś dogram, bo tak jak mówię, dzisiaj w ogóle byłam tak zmęczona, bo wczoraj o godzinie 17 wypiłam kawę i ja o godzinie 1 w nocy jeszcze nie spałam. Oglądałam jakieś głupoty na YouTubie znowu. Po prostu miałam źle mi się spało. Już mówię, nie, jedna kawa dziennie rano, ewentualnie w ogóle powinnam przestać pić. Ale ta jedna i koniec, bo ja potem nie mogę zasnąć w nocy i się strasznie męczę. I dzisiaj jestem tak senna cały dzień. A ja spałam na namiocie wczoraj i dzisiaj też będę, bo mi było fajnie. Tak, Lilka sobie namiot rozłożyła taki... który się rozkłada na plaży. Więc pokażemy Wam, tylko że jest z nim bałagan. No, tam jest taki bałagan, a Ilka w ogóle nie chce się jej sprzątać. Ja posprzątam, ona zaraz na bałagan już. Nie? Już nie mam siły po prostu. Babcia, dziadek chwalą, że sprząta po sobie, a tu tak nie do końca jest. No. No bo ten, no bo my dzisiaj jedliśmy kluski na parze. I są bardzo pyszne, takie w środku z czekoladą. One niby mają być masłem, ale my jemy z takim, no... Mama, co to nie, było? Nie mają być z masłem. No my jemy z jogurtem, tak właśnie. Wynaleźliśmy kuski na parze z czekoladą. Jeszcze takich nie jedliśmy i są tak pyszne. Nie jest to za zdrowe, wiem, ale... No, zawsze pyszne. Drugi raz, znaczy w przeciągu tygodnia, no drugi raz żeśmy jedli te kuski, bo są naprawdę pycha. Ostatnio tutaj w delikatesach na nie natrafiłam, w Lewiatanie też one są. Lila! A mogę pokazać im nasz mój namiot? Nasz? Zaraz pokażemy. Cieszę, chciałam powiedzieć. Aha, ja sobie teraz pewnie włączę... No nie włączę serial, bo już jest 10 po 7, to idę kąpać dzieci. Chciałam dzisiaj Remika wcześniej położyć spać, bo on też miał jedną drzemkę i to bardzo wcześnie rano. A potem sobie odpalę serial, ja oglądam na Netflixie Podróżnicy serial, ten mnie wciągnął. Czadzie mi pokazał ten serial, żebym go oglądała, bo fajne, a w końcu mówi, a jak chcesz to sobie go oglądaj, bo ja nic tego nie rozumiem, zbyt jak martwany mi powiedział i ty go oglądaj. No to nie ma go, jest w pracy, to ja sobie odpalę albo poczytam książkę, bo... Wzięłam się drugi raz za książkę moją fantazy Miecz Prawdy, który uwielbiam te książki. Już raz przeczytałam te, które mam. Ja mam 4 części i teraz jestem drugi raz czytam drugą część. Nie lubić namiot taki. Mama chciała mniejszy, ale tu mam bałagan. Nie wiem, co się na niego. Bogi to jest. Ja tutaj wiek. Jednak książka, pierwsze prawo magii. No jest dość gruba. Ile ona ma stron? No, 696 stron. Jest dosyć gruba, ale ja bardzo lubię. Wieczuszkę sobie zapalę. Mam resztkę, ale ona tak pięknie pachnie, że chcę ją do końca wykorzystać. Kilka się wykąpała, przyszła do mnie, Remik już śpi. I miałam akcję z pieskiem teraz, bo wypadły jej 2 zęby naraz i piszczała mega, a to już jest stary pies, ma bardzo zepsute zęby i jest mi jej tak, żal. Lidulka nic nie chce jeść, bo nie ma ząbków. Nie, Dyzia? Tu jakiś papierek leży. Chciała zjeść chrupkę taką... No. Tak. Płatek śniadaniowy, no chciała zjeść i ząb po prostu naruszyła. Jejku. Biedny pysiur. Zobaczcie, co znalazłam. Znaczy znalazłam, Lilka znalazła, jak byliśmy u babci, zdjęcie małej Lilki i Julki, kuzynki od Julii. Nie wiem, powiem Wam, jak ja patrzę na Julkę, to ja widzę podobieństwo do Remika.
Tadzik mówi, że nie, a ja widzę podobieństwo. Julka z H2 Plus, oczywiście, jeśli chcecie sobie zobaczyć, to ona Sedra tu była mała, a ja. I ja. No. Ja sobie zabrałam zdjęcie od babci. Ja już dzisiaj będę kończyć tego vloga. Wiem, że to był vlog taki bardziej mówiony z domu, ale czasem takie też mogą być. Nie zawsze, że gdzieś wychodzimy, bo wiadomo, nie tak życie wygląda, że się stale tylko wszędzie wychodzi. A to, co chciałam najważniejszego przekazać Wam, przekazałam. I tyle. Jutro, jeżeli coś będę nagrywała, jeżeli pojedziemy na salę czy coś, to już będzie kolejny vlog. No mów, co chciałam. A wiecie, że jak damy od Daisy zamki do woreczka i damy od jakiegoś łóżka pod poduszkę, to przyjdzie dla Daisy wróżka zębuszka. Z pewnością. I właśnie od Daisy zamki. Tak. Dobrze, także kochani, żegnam się z Wami, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, a polubiliście nas, to kliknąć dzwoneczek i łapki w górę. Jeremi śpi. Tak, także do zobaczenia. Pa!